tu miałem i strzeliłem jedną. To prawda, pływa na wodzie, nie wiem, czy nie jest ranna. A długo panowie jeszcze będą polować? A się robi ciemno. A tu nie jest ciemno? Wydawało mi się, że dostał. Ale tylko mi się za wysoko, nie Janusz? A ja strzeliłem tu białego. Mieliśmy w jednym roku wylęk. Trzy sztuki latały i jedno mi się udało strzelić. Ale co, albinosy? Nie. No, albinos, no bo biała kaczka. Jedno strzeliłem. Tych trzech. Niech mi panowie powiedzą, czy panowie cokolwiek widzą? Przecież jest ciemno. I było już ciemno od dobrych pół godziny, jak nie 40 minut. No, jakbym nie widział, to bym nie strzelał. A że krzyżówka leci, to jest widoczne. Mówiłem pani, na czym to polega. Prawda? Nie, ale poważnie, jesteście panowie w stanie rozpoznać gatunki? To jest taka rzecz. Wyjaśnienie jest krótkie. Szyja długa to jest krzyżówka. Żadna kaczka nie ma takiej szyi. Jesteśmy w gminie Garbatka Letnisko na stawach hodowlanych. Stoimy na grobli, gdzie są myśliwi i polują na ptaki. Jest już bardzo ciemno. W tych warunkach oczywiście nie ma możliwości, tak jak powiedziałem, żeby zidentyfikować jakkolwiek cel, więc zabijane są różne gatunki ptaków, nie tylko te, na które obecnie można polować, ale wszystkie inne, no bo oni po prostu nie widzą, tak, do czego strzelają. A czemu nie podejmujecie tych ptaków, które spadły do wody? Które? No te, które spadły do wody. Ale które? No pan żartuje. No tutaj spadło kilka ptaków. No nie, na tej stronie. Proszę nie żartować. Ale nie żartuję, no przecież staliśmy ale tutaj. Ale co, my nie wiemy, co strzeliliśmy? Spadła czy wylądowała? To jest różnica. No, spadła i się szamotała. Następnym razem, jak przyjedziecie, a będziecie słyszeli, że myśliwi strzelają, to proszę nie wchodzić na grobę. Jest godzina 19.54. Robimy to po to, żeby udokumentować, żeby pokazać wszystkim tą patologię. Bo nie można tego nazwać jakimś, nie wiem, jakąś misją, czy czymkolwiek, czy regulacją populacji, czy tradycją. Jeżeli to jest tradycja polska, to ja nie chcę być Polakiem. Apeluję do was wszystkich, wchodźcie na stronę niechżyją.pl, podpisujcie petycję, pomóżmy tym wszystkim ptakom, nie tylko tej pechowej 13, ale tym wszystkim ptakom, które są w naszym kraju. Pomóżmy im po prostu żyć. To wszystko z mojej strony, także dzięki i do zobaczenia na kolejnym monitoringu polowania w tym kraju.